Witam bardzo serdecznie, z tej strony Porady grodowe Flowers, witam oczywiście wszystkich widzów, drodzy Państwo, witam oczywiście już po dłuższym czasie, wiem, że materiały były z prezentacji mojej, której pisałem, ale no po prostu nie miałem siły, żeby się po prostu normalnie odzywać, dziś już taka troszeczkę siła jakby we mnie troszkę jakby to będzie weszła i dziś taki materiał. Dlaczego pozbyłem się osłonek z doniczek? Dlaczego? No oczywiście tu mamy, powiedzmy, przykład. I to oczywiście zaraz Wam powiem. Dlaczego się pozbyłem? Bo zobaczcie na tą roślinę, co mniej więcej padła w osłonce. Jak widzimy, tu mamy osłonkę, tak? Tu mamy osłonkę, tak dalej. I można tą oczywiście toniczkę wyjąć, tak dalej. No Ale zobaczcie, co się stało z kwiatem. Jak kwiat mniej więcej był. Yy, oczywiście to była krasula kupiona pół roku temu, czy nawet 5 miesięcy temu, bodajże w styczniu. No i teraz jest ciężko to wyjąć, nie? Nie, nie jest ciężko, zobaczcie. Zoliczka jest. Tu jest oczywiście osłonka, ale to za chwilę w os 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 osłonce. I zobaczcie. Spójrzcie. To jest suche jak pieprz. Eee, Łami się. Praktycznie roślina jest. Y do wyrzucenia, bo jest strasznie przesus przesuszona. W ogóle suche jest, suche jest po prostu jak pieprz. W ogóle tragedia. Zobaczcie tu, tu było pełno wody w tej osłonce. Też musiałem wyjąć. Zobaczcie tu w tej osłonce też był kaktus i pełno wody się wzięło z tego. Ale zobaczcie tu, tu co, tutaj jest. Zobaczcie. Spójrzcie. Poruszam to. Pełno resztek od wody, czy od jakichś innych różnych rzeczy z tego. Wszystko wlatywało tu, ale to nic, bo yy, jeśli oczywiście zlewała się woda do osłonki, później ta roślina zaczęła przesychać i system korzeniowy po prostu nie wytrzymywał. System korzeniowy po prostu nie wytrzymywał, więc postanowił, że osuszy tą roślinę, system korzeniowy. Więc doprowadziło to do przesuszenia i do umarcia tej rośliny. Niestety już jej nie mogłem, niestety, uratować, bo już się po prostu nadaje do wyrzucenia może z korzeni, ale puści, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja bym to musiał kombinować: zamoczyć te korzenie, zobaczyć się słońce i tak dalej. Było dosyć dłuższa, bardziej terapia dla tej rośliny, ale myślę, że już się jej raczej nie uratuje Także dlatego. Mniej Więcej um, zrezygnowałem z osłonek. Ta osłonka, tą osłonkę dostałem o, na urodziny, na moje 32 urodziny, bo w zeszłym roku, w grudniu. No, w tym roku będę miał 33 lata. Także mam nadzieję, że osłonek już więcej nie dostanę. Ale ta osłonka już mi więcej nie posłuży, bo ta osłonka będzie tylko jako element dekoracyjny. Ja naprawdę nie rozumiem ludzi. Którzy yy, drodzy widzowie, drodzy Państwo Że po prostu kupują osłonki Dla ozdoby, dla ozdoby kwiatów tak dalej, żeby oni nic nie służyły Tylko sobie stały tak dalej Ale oni używają je do kwiatów A potem kuźwa Mają wielkie, przeproszenie, pretensje Że im jakieś kwiaty Albo żółkną, albo marnieją Albo mają jakieś czarne kropki Czy inne różne jakieś dolegliwości To teraz macie oczywiście bardzo ważny powód yy, Że Ludzie z grupy różnych grup ogrodniczych, macie oczywiście powód, dlatego że macie osłonki w tych doniczkach. Ale zobaczcie też, dam wam porównanie do tego kwiata, a zobaczcie do tego. Spójrzcie. Zobaczcie, tu nowe liście puszczę, nie. Zobaczcie, nie ma nic, kompletnie nic. Zobaczcie to. Tu też nowe liście. A zobaczcie, co tu jest pod spodem. Podstawka. Nie ma osłonki, nie ma. Zobaczcie, co tu jest. Podstawka. Czyli, drodzy państwo, drodzy państwo, drodzy widzowie, jaki z tego morał, oczywiście, z tej całej historii tych osłonek, że warto lepiej mieć podstawkę niż osłonkę, bo jeżeli będziemy mieli osłonkę, to tak skończy roślina, każda w osłonce. Także tyle. Także mam nadzieję, że. Lekcja przyda się dla wszystkich ogrodników, dla tych też kolekcjonerskich, co zbierają różne rośliny kolekcjonerskie i tak dalej, ale myślę, że to będzie też dla Was przestroga, żeby nie używać osłonek, bo tak oni wyglądają w środku. Tak to wygląda. Dlatego musiałem się ich pozbyć. Większość osłonek już nie mam. Ta zostaje jako element dekoracyjny. Wyleje, umyje i tak dalej, będzie po prostu stała, ale nie użyję już więcej do żadnych kwiatów. Koniec. Koniec. Skończyło się. wam. Na koniec chciałem pokazać, jak mój grudnik, to znaczy nie grudnik, tylko ja dostałem tego grudnika do, do odratowania. I niestety grudnik miał takie liście. Zobaczcie. Te na dole. Gdy dostał wody, wszystkiego tak dalej. Został odnoszony od osłonki, grudnik na nowo się podniósł. Na nowo. Zobaczcie mandalinki to samo się podnieśli. Zobaczcie ta Sanseveria taka yy, zawinięta też się podniosła. filodendrony jak ładnie się podniosły. Tu jak ten Birkin się ładnie podniósł. Z tego co tu widzę to nie wiem czy będzie kwit czy nie. Najwyżej to osęcie w komentarzu. Tu jak zobaczymy, że mój e, White Wizard też zobaczcie na granata, jak ładnie puścił liście. Bez osłonki. A miałem go w osłonce i była po prostu masakra z tym granatem. On nie chciał puszczać żadnych liści, nic kompletnie. A teraz granat się podniósł i zobaczcie, co się dzieje. No flaszowiec nie ma e, osłonki, tylko ma zobaczcie, podstawkę ma. To samo. To też ma podstawkę Większość ma praktycznie podstawki, tak, albo jakieś worki, czy coś, żeby po prostu się ta woda nie lała, tak, ale jak widzimy, no, widzę, że tu jest też podstawka, dlatego wek z tą podstawką, dlatego po prostu ja nie toleruję podstawek, o, widzę, że tu już kolejna roślina zdechła, przez podstawki, przez podstawki, zobaczcie, co ja z tym gównem robię. Koniec. Koniec z tymi podstawkami. Z tymi osłonkami, przepraszam. Z osłonkami. Dlatego tak warto omijać takich rzeczy. Jak widzimy mój. Yy, jak go się nazywał właśnie właśnie grubosz. że grubosz odżył. Widzę, że ma się dobrze. Reszta rośnie, tak jak mniej więcej wygląda. Osłonki tego typu rzeczy. Yy, postawki, przepraszam, podstawki, a nie osłonki, co ja gadam z głupoty. Zobaczcie, jak ten urus troszeczkę. Był w osłonce, ale teraz urus i bez osłonki rośnie elegancko. Tak to wygląda. Dlatego taka przestroga dla was i dla wszystkich innych ogrodników i innych rzeczy. Pamiętajcie, żeby nie używać osłonek, tylko podstawki po kwiaty. Bo chcę po prostu, żeby rośliny żyły jak najdłużej i żeby jako ziemia oddychała. Także oczywiście. Dziękuję Wam za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie no i oczywiście pozdrawiam.